Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa, Janusz Tomczak, pozdrawiam z Konina, z Wielkopolski, z centralnej Polski. Drodzy Państwo, dzisiaj podzieliłem webinar na trzy części. Pierwsza część to będzie filmowa, która przybliży naszą technologię, ponieważ jeden obraz to 1000 słów, jak doskonale o tym wiecie. Następnie przejdziemy do prezentacji takiej ogólnej i w trzeciej części przełamiemy ją najnowszym filmem, który miał ponad 5000 odsłon. Fantastyczny film, który trwa zaledwie parę minut. I przejdziemy do nowości i do aktualnych promocji. Tak więc, moi drodzy Państwo, zapinamy pasy, zaczynamy, jedziemy. Thank you.
Dziękuję. To mieliśmy pierwszy taki film poglądowy. Zapraszam na następny. К 2050 году в мире удвоится число автомобилей. Два раза больше пробок. Два раза больше выбросов в атмосферу. Два раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил Skyway. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до 3 раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование HAAS, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил 2 гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представили на 19 международных выставках, от Берлина
до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ, от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и 1000 пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway Sharjah. Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых Skyway — это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Przechodzimy do prezentacji głównej. Moje krótkie dossier. Janusz Tomczak i własna działalność gospodarcza w latach 1990-2000. W 2002 roku do 2007 roku studiowałem na studiach wyższych kierunek marketing ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Od roku 2016 czynny inwestor w Skyward Community. A w latach 2018-2019 ukończyłem szkolenie ambasadorów dla Skyward Community. Było to szkolenie 3D Coaching and Business organizowane dla 104 osób z 18 krajów. Zakończyło się 10 maja 2019 w Dubaju. Z Polski brało udział 8 osób, które ukończyły ten trening, otrzymawszy dyplom i tytuł ambasadora Skyward Community. W szkoleniu brała udział cała nasza drużyna polishteam.pl Skyward Community z naszą dyrektor regionalną panią Natalią Fujtak, to jest ta tutaj osoba, pani ta blondyneczka. Następnie podczas rozdawania dyplomów w takim zdjęciu inauguracyjnym wzięli u nas jeszcze udział nasz prezes naszej firmy Jewgeni Szudratow i pan Aleksander Galata, który nas szkolił. A następnie osoby, które ukończyły to szkolenie, to Janusz Tomczak, Mariusz Duczmański, Tomasz Wajda, Grzegorz Hutnik, Tomasz Zarnecki, Dmitry Zajtnikow i Krzysztof Dawidziuk. Moi drodzy Państwo, ja też byłem kilka razy na Białorusi, bo na Białorusi mieści się nasza firma i między innymi w miejscowości Marina Horce jest takie miejsce, które jest poligonem i miejscem do testowania naszej technologii. Byłem tam trzykrotnie w roku 2017, 2018 i 2019 ze swoimi partnerami, a jednego roku byłem również ze swoim synem. W czasie mojego pobytu na Białorusi brałem udział również w dwóch konferencjach w roku 2018 i 2019. W 2018 roku z grupą liderów było nas około 20 osób, natomiast w roku 2019 pojechałem tam w zasadzie ze swoimi bezpośrednimi partnerami Mariuszem Jureckim, Krzysztofem Dawidziukiem, Hubertem Małeckim. Brali jeszcze udział pani Irena Krakowiak, ona przyjechała i dołączyła do naszej grupy, i Siergiej Masłow, który jest Białorusinem i dołączył do naszej grupy. I to tyle pokrótce. Chciałem jeszcze powiedzieć Państwu, że jest do pobrania aplikacja SWC na smartfonach. Ja już ją testowałem, działa naprawdę dobrze. Jeżeli macie możliwości, proszę sobie poinstalujcie, bo możecie tą aplikację używać do sprawdzania wiadomości, ale również do rejestracji swoich przyszłych partnerów, jak również do opłaty swoich bieżących należności za wykupione pakiety. Proszę Państwa, rok 1914, rosyjska fabryka słodycze Niemen
Dla urozmaicenia sprzedaży dodawane były takie kolorowe rysunki z transportem, jak miał wyglądać w przyszłości takiego artysty science fiction, który się miał wydarzyć za 200 lat. Przedstawiał on tam m.in. transport drugiego poziomu, bo wyobrażał sobie, że za 200 lat będzie takie natężenie ruchu, że będzie występował chaos, wielkie niebezpieczeństwo, i widzimy tutaj takie tłumy, przerażone dzieci między innymi, i to, co sobie nasz artysta wyobrażał prawie 200 lat temu, to mamy, proszę Państwa, już na dzień dzisiejszy. Pomylił się o 100 lat, no ale cóż zrobić. Dwie wojny, rewolucja, wszystko spowodowało, że technologia przyspieszyła i mamy to, co mamy na dzień dzisiejszy. Mamy tutaj przykłady mocno zatłoczonych dróg, między innymi na takiej stanówce gdzieś tam między Stanami i Meksykiem. Tu mamy drogi na Bliskim Wschodzie. Widzicie Państwo, wszędzie chaos, wszędzie mocne zatłoczenie z tego względu, że po prostu przybywa aut coraz więcej, pojazdów, ludzi na świecie jest coraz więcej, a dróg jest tyle, ile jest, bo po prostu tej naszej ziemi rozszerzyć się nie da. Podobna sytuacja jest na drogach i traktach morskich. Widzimy tutaj potężne doki, gdzie mamy mnóstwo kontenerów do załadunku i wyładunku, statki, które czekają w kolejce już do załadunku i rozładunku, i tam w głębi mamy jeszcze, drodzy Państwo, wiele, wiele tych okrętów do przewozu i do załadunku i do wyładunku. I to powoduje, że mamy dwa problemy, z którymi dzisiaj może musimy sobie poradzić, a więc przeciążenie transportowe i brak ich zabezpieczeń. To powoduje to, że wybudowane drogi często ulegają zniszczeniu poprzez warunki atmosferyczne, bo Matka Ziemia nie daje sobie tak łatwo sobą regulować, nie poddaje się, i mamy tutaj przykłady na przykład świetnie wybudowanych, bardzo drogich, na wysokim poziomie dróg asfaltowych, to są głównie na Bliskim Wschodzie, i cóż, no, tam borykają się z burzami piaskowymi, jest to problem, z którym no, muszą się borykać na dzień dzisiejszy, bo tego nie pokonają. Natomiast my w naszej strefie klimatycznej mamy inny problem, ponieważ mamy ocieplenie klimatu, coraz więcej mamy takich deszczy nawalnych, nasze wybudowane infrastruktury, drogi, mosty poprzez takie lokalne podtopienia ulegają uszkodzeniu i z tym borykamy się na dzień dzisiejszy. Natomiast na północy naszego globu mają inny problem, tam natomiast zimy są ostre, śnieżne, zbudowane trakcje kolejowe i drogi powodują to, że są często zasypywane i stwarzają wielkie utrudnienia dla przewozu towarów i osób. To zdjęcie, proszę Państwa, przedstawia lokomotywę na przełomie tam XIX i XX wieku. Na szczęście dzisiaj takich pojazdów już nie ma, jest to zdjęcie takie historyczne, ale ono odpowiada temu, co jest dzisiaj w przemyśle, czyli te kominy to jest nic innego jak huty, fabryki, przemysł ciężki. I to jest kolejny problem, z którym się borykamy my i nasze pokolenie, czyli to jest ochrona i zatrucie środowiska naturalnego. I tu mamy kolejne przykłady, widzimy tutaj zatrucie rzek, lądów, duże zanieczyszczenie powietrza, bo wszystko jest spowodowane to, że to jest cena cywilizacji. Żyjemy w świecie takim industrialnym, w którym pośpiech, szybkość i te nasze komercyjne i konsumpcyjne zachowania powodują to, że ta eksploatacja tej ziemi jest taka, a nie inna, i my korzystamy dzisiaj ze zdobyczy technologicznych, ale też płacimy za to wysoką cenę. Czyli kolejny problem do rozwiązania, zachowanie zanieczyszczenia środowiska, czyli walka z zanieczyszczeniem środowiska. Drodzy Państwo, kolejnym problemem, który mamy do rozwiązania, to jest zużycie energii elektrycznej czy cieplnej. Powód jest następujący. No, na dzień dzisiejszy przede wszystkim prąd mamy uzyskany z produkcji węgla, gazu, ropy naftowej, z energii nuklearnej. Część tylko, zaledwie 8% z wodoru i zaledwie 3% z odnawialnych źródeł energii, tak zwane OZE. To powoduje następny problem do rozwiązania, czyli to, że musimy tej energii produkować coraz więcej, tańsze, ale w zupełnie inny sposób, ponieważ zapotrzebowanie cywilizacyjne są na tę chwilę bardzo duże. Czyli kolejny problem do rozwiązania, zużycie energii elektrycznej, bardzo dużo. Proszę Państwa,
Od wielu lat próbuje się wynieść transport czy kolejowy, czy drogowy na tak zwany drugi poziom, ponieważ powoduje to, że mamy zmniejszone utrudnienia typu takiego topograficznego, drogowego i próbowali to zrobić w latach 20. Niemcy wybudowali taką potężną konstrukcję nad rzeką. Ona do dzisiaj, ta konstrukcja działa. Te tramwaje jeżdżą, to jest odwrócony tramwaj, ale z tego względu, że po prostu była bardzo materiałochłonna, ta technologia nie znalazła zastosowania takiego ogólnego. Próbowali również to zrobić chińscy przedstawiciele. Widzimy tutaj też potężną konstrukcję stalową i ten niewielki pociąg czy tramwaj, który jest odwrócony do góry nogami. No ale powody są następujące. Duże zużycie energii, materiałochłonność, energochłonność. Nie ma zastosowania ogólnoświatowego. W transporcie używamy jeszcze, drodzy Państwo, tak zwane transporty lokalne. Mamy tutaj przykład transportu łódzkiego, gdzie za pomocą lin są takie tłoczone te wagoniki do góry, jak czy trakcje jakieś tam wodne. To wszystko są transporty, które są lokalne, z wykorzystaniem takim miejscowym i które nie mają własnego zasilania, bo są albo za pomocą lin, albo silników zewnętrznych. Niemniej my spotkaliśmy się tutaj, żeby przedstawić Państwu rozwiązanie tych problemów albo próbę rozwiązania, bo w tej chwili jesteśmy w trakcie wdrażania naszej technologii i pokazywania jej światu. I znalazł się taki człowiek, generalny konstruktor, fantastyczny człowiek, Aleksander Junicki, którego widzicie tutaj Państwo na fotelu, który stworzył technologię transportu strunowego i wypowiedział takie znamienne zdanie, że tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie jest gorsza w takich branżach jak lotnictwo, kolej i przemysł samochodowy. Niemniej jeszcze do tego pan Junicki dodał, że jesteśmy i działamy w najbardziej skorumpowanym rynku na świecie, bo to jest rynek paliw, to jest rynek samochodów, drodzy Państwo, i musicie sobie zdać sprawę, że mamy ogromną ilość hejtu i takiego złego mówienia o nas, bo po prostu jesteśmy ogromnym zagrożeniem dla istniejących dzisiaj typów transportu. Pan Junicki opracowywał swoją technologię od blisko 40 lat, jest właścicielem kilkudziesięciu patentów, prac naukowych, robił między innymi kilka prac nawet dla ONZ-u, takich grantów, wszystko po to, aby swoją technologię wprowadzić na rynki światowe. Ale to, co jeszcze 100 lat temu było marzeniem artysty science fiction, jest dzisiaj rzeczywistością. I to dzisiaj możecie zobaczyć, drodzy Państwo, w Marina Horte, to jest miejsce, gdzie testowana jest nasza technologia. I tu mamy dwa przykłady pokazane na dwóch rodzajów torów, na taki lekkim dla Unibike'a U4621 i Kratownica, w której mamy Unika, to jest taki pojazd też hybrydowy, czyli wieloosobowy, może się składać z kilku takich segmentów, od 20 nawet do 100 osób. Unika U4430T3. Ja miałem okazję widzieć obydwa te pojazdy w ruchu, wyglądają naprawdę fantastycznie i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli nimi podróżować, czego Państwu i sobie życzę z całego serca. Nasza konstrukcja oparta jest na strunie. Struna jest wykorzystywana od setek lat w instrumentach, od iluś tam lat w takich przedsięwzięciach, nawet dla jakichś tam artystów cyrkowych, ale przede wszystkim ma zastosowanie w budownictwie. I sam mam doświadczenie z tego względu, bo ponieważ 20 lat prowadziłem firmę budowlaną, to wiem, że struny mają zastosowanie w konstrukcjach żelbetowych, które wielokrotnie wykorzystywałem. Przekrój naszej struny, niezależnie od tego, jakiego typu pojazdu, gdzie jest wykorzystywana, jest taka sama i działa na podobnej zasadzie. Przede wszystkim stalowa nasada, po której są tłoczone koła stalowe, wewnątrz struna, to jest struna naciągnięta, połączona, proszę Państwa, elektrycznie zespawana, która nie ma delatacji, więc nie ma takiego, jak w zwykłych pociągach, takiego takiego stuku. To jest jednostajna konstrukcja wypełniona specjalnym betonem w takim korpusie też stalowym, zamknięta. Zaletą tego betonu jest to, że on wytrzymuje bardzo duże natężenia i temperatury od minus 100 do plus 100 stopni Celsjusza, a jego zadaniem to jest przede wszystkim wzmocnienie ścian, konserwacja i ochrona tych strun.
Mamy tutaj przykład pokazania, jak można wykorzystać naszą technologię. Nasza technologia wybudowana jest na słupach, na podporach. Możemy ją rozstawiać od 50 nawet do 400 metrów między sobą. Te podpory są lekkie, mogą przewozić tysiące pasażerów, tysiące ładunków i zobaczcie Państwo w porównaniu do konstrukcji mostu, gdzie to są setki tysięcy ton stali, betonu, asfaltu i tym podobne. Ile to zajmuje wszystko miejsca jeszcze dodatkowo. Jak wspomniałem, nasza konstrukcja oparta jest na fundamencie. Widzicie tutaj Państwo podpory. Nie ma znaczenia, czy tu jest woda, czy tu jest jakieś tam wzniesienie, ponieważ nasz transport jest wyniesiony na drugi poziom od 5 do 150 metrów. No nie piszemy tutaj 150 metrów, tak? Więc my mamy pokonanie topografii terenu po prostu pokonane. Dodatkową zaletą jeszcze tego naszego transportu jest, że możemy się uginać nawet do 20-30%. Mamy trzy typy naszej konstrukcji, po której jeździmy, czyli sztywna, kratownica i półsztywna. Wszystkie one są kompatybilne, współpracują z sobą, także pojazdy mogą te i te swobodnie ze sobą schodzić. Natomiast te pojazdy szybkościowe, no już wiadomo, że na takiej konstrukcji tej półsztywnej nie pojadą. Natomiast te pojazdy spokojnie mogą być jeszcze zintegrowane z tym transportem. Tak jak wspomniałem wcześniej, niezależnie od konstrukcji, wszystkie mają korpus stalowy, czyli nakładkę, korpus stalowy i szynę w środku, wypełnione betonem. Zdjęcie z realu, widzicie dwie konstrukcje tutaj Państwo, półsztywną i lekką, tą uginającą się, po którym jedzie Unibuzu 4210. Ja miałem okazję tym pojazdem jechać w 2018 roku, natomiast po tej konstrukcji. To zdjęcie już widzieliśmy. Naszą zaletą naszego transportu jest również to, że on jest kompatybilny, więc możemy go zarówno wybudować nowy, jak zastosować już do transportu współistniejącego, czyli tam powiedzmy dołączyć go do metra, do jakiejś tam kolei blisko, czy tam dworców autobusowych, ale również dobrze możemy go zastosować w dostarczeniu naszych pasażerów do jakichś centrów handlowych, do centrów jakichś tam biznesowych, bo nasza konstrukcja spokojnie przechodzi przez budynki. Macie tutaj Państwo przykład zastosowania, gdzie nie trzeba specjalnej konstrukcji i przebudowy robić takiej budowlanej mocy. Czyli problemy, które rozwiązuje dzisiaj transport sunowy, to jest przede wszystkim przeciążenie transportowych, brak jego zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska i wysokie zużycie energii elektrycznej. Zużycie energii elektrycznej jest jednym zadaniem, ale zużycie paliwa, drodzy Państwo, jest drugim zadaniem, z którym dzisiaj walczą konstruktorzy. Na dzień dzisiejszy pojazdy takie drogowe, które poruszają się po drogach, mają współczynnik tak na poziomie C04. Natomiast takie już auta wyścigowe, jakieś tam sportowe, takie fajne rasowe auta, mają uzyskać współczynnik na poziomie 0,2 maksymalnie. Natomiast z tego względu, że nasz transport jest wyniesiony na drugi poziom, problem przyziemia u nas nie istnieje. Dlatego nasze pojazdy są wszystkie zbudowane w bardzo opływowej konstrukcji i mogą uzyskać takie współczynniki, o których po prostu konstruktorzy pojazdów naziemnych mogą tylko pomarzyć. Widzicie tutaj przykład doskonałego zastosowania naszego High Speed Unibus U4365, naszego cuda technicznego, który może osiągnąć prędkość nawet do 500 km. Gdzie jego współczynnik jest zaledwie 0,065, a przedstawię to na następnym slajdzie, zobaczycie Państwo, jakie to ma odpowiednik w zużyciu paliwa. Nasz Unibus U4210, który zabiera na pokład około 14 osób przy prędkości 100 km, zużywa zaledwie 0,12 kg albo litra paliwa na osobę. Natomiast High Speed Unibus U4365 przy prędkości 500 km na godzinę. Na 100 km zużywa 0,93, więc widzicie Państwo, jakie my tu mamy współczynniki oporu. Jesteśmy naprawdę w tym względzie bezkonkurencyjni i daleko nam w tradycyjnym transporcie, czy tam nawet lotniczym do nas.
Przykład kolejny, realne foto z Marina Chorki. Widzicie tutaj przykład Unibajkał 4621, jak ona na takiej cieniutkiej strunie, to dosłownie tak jakby dwa pudełka zapałek połączone tam ze sobą, przenosi ciężar na poziomie około 700 kg plus pasażerowie. No to i wyobraźcie sobie Państwo, że ten pojazd może jechać nawet do 120-150 km na godzinę. To są pojazdy miejskie, więc wyobraźcie sobie, gdzie w mieście z taką prędkością możemy się poruszyć. Można sobie zadać pytanie, jak to wszystko jest zabezpieczone, żeby to było bezpieczne, że jak to się porusza. Otóż rozwiązanie jest banalnie proste. My mamy na to wszystko patenty, mamy specjalny system antywykolejniowy, który tutaj widzicie Państwo, jak również zamontowane koła silnikowe, które jednocześnie są napędem, ale z drugiej strony są również hamulcami tego pojazdu. Także dzisiaj nie mamy się o co obawiać, wszystko jest certyfikowane, zabezpieczone i przeznaczone już do sprzedaży komercyjnej. Także możemy tutaj być dumni z naszych konstruktorów, bo pracują naprawdę fantastycznie. Dzisiejsze drogi czy koleje powodują to, że są ogromne koszty związane z ich budową. No mamy tutaj mnóstwo przenoszonych jakichś tam mas ziemnych, tutaj natomiast mamy jakiś tam wąwóz po drodze, który musiał być w międzyczasie wysadzony. I to powoduje, że budowa tradycyjnych dróg, zarówno kolejowych, jak i asfaltowych, wymaga ogromnych nakładów rzeczowych, finansowych i prac ludzkich. Natomiast chciałem tu pokazać przykład zastosowania naszego transportu na tle konkurencji. Widzimy tutaj Skyway oznaczony zielonym takim wagonikiem. I proszę sobie zobaczyć, kilka tylko aspektów, dwa, trzy wymienię. Ale pierwszy podstawowy to jest najważniejszy, bo to jest koszt kapitału, to jest to, co interesuje naszych inwestorów. Mianowicie budowa Skywaya jest to poziom od 3 do 8 milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast widzicie już, jak to wygląda w przypadku zwykłego tramwaja, to jest 2-3-krotnie więcej, zwykłe drogi 4. Natomiast jeżeli przyrównamy to do kolei typu metro, gdzie koszty są nawet na poziomie 100-140 milionów za kilometr bieżący, jest to po prostu bardzo duży koszt i mamy tutaj jeszcze jeden aspekt sprawy, mianowicie koszt zwrotu inwestycji. Otóż nasz transport zwraca się na poziomie 7 lat. Natomiast takie wybudowane metro to już może być nawet do 40 lat koszt zwrotu. Więc widzicie Państwo, jak my wyglądamy na tle konkurencji. Pokażę jeszcze drugi aspekt, na przykład z ochroną środowiska. Jest to jeden z naszych zadań, takich koników, nad czym my pracujemy, bo my do naszego transportu używamy przede wszystkim energii z odnawialnych źródeł energii, czyli wody, wiatru, słońca i ze spalania śmieci. Mamy w tej chwili 11 typów pojazdów, 7 osobowych i 3 towarowe. Dwa zdania króciutko o jednym, dwóch z nich. To jest bardzo sympatyczny pojazd Univit U4651. To w przyszłości będzie nasza prywatna taksówka. Ja widziałem go, jak on sobie radzi w Marina Horce. Na takiej strunie grubości takiego dobrego kciuka. Ten pojazd sobie śmigał tam z prędkością ze 120-130 km na godzinę. One mają mieć wykorzystanie między innymi jako nasze prywatne takie taksówki osobowe, jak również w takich parkach rozrywki, parkach krajobrazowych, są w tym podobnych rzeczach. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć, już dużo powiedziałem na temat Unibusa 4651, ale chciałbym powiedzieć na temat Unicara, bo to jest fantastyczną konstrukcją, bo to jest konstrukcja hybrydowa. Tak jak tutaj mamy zaznaczoną przykładowo na jakieś tam 24 do 30 osób, to można taką konstrukcję rozbudować nawet do 100 osób. Także widzicie, drodzy Państwo, że w tej materii jesteśmy naprawdę elastyczni. Mamy również 3 typy pojazdów do transportu towarowego. Chciałbym tutaj powiedzieć dwa zdania o Unikoncie U4-192-01, bo to jest pojazd, który powstał na prośbę naszych arabskich przedstawicieli i partnerów, ponieważ na tym rynku jesteśmy w tej chwili najmocniej zaangażowani. Powstał zaledwie półtora roku od pomysłu do realizacji. Dzisiaj już powstają nawet projekty, jak wykorzystać taki transport do
takiego transportu biznesowego, gdzie będzie to po prostu taki pojazd w kontenerze, ale który będzie całym biurem do przewozu jakichś tam biznesmenów i tym podobnych rzeczy. Pojazdy do przewozu materiałów sypkich i pojazdy do przewozów takich paczek, tak można powiedzieć, taki paczkomat. One są wszystkie samobieżne, jeżdżą z prędkością do 100-120 km na godzinę i przy wybudowanej infrastrukturze mogą dojechać nawet do 10 tysięcy km. Mamy tutaj przykład wykorzystania właśnie tego unikąta na naszej Katownicy. Na górze jedzie sobie właśnie unikąt, a na dole transport ten miejski sobie pomyka po naszej Katownicy. Jednocześnie te Katownice możemy również wykorzystać do poprowadzenia wody, mediów takich jak światłowód, telefon, prąd i takie inne historie. I tym tematem mocno są zainteresowani właśnie nasi partnerzy w krajach arabskich. Mamy też system portowy, którym ja jestem zachwycony. Widzieliście go Państwo na filmach, także jeżeli chodzi o te rozwiązania, jesteśmy bardzo innowacyjni i pierwsi na świecie. Mamy wiele certyfikatów. Certyfikat ISO 2015, 9001-2015 uzyskany w roku 2018. On przedstawia to, że wszystkie nasze procedury związane z prowadzeniem dokumentacji są prowadzone według ściśle określonych norm. Takie certyfikaty powodują, że jesteśmy w takiej topowej czołówce i liderów światowych. Sam taki certyfikat kiedyś uzyskałem prowadząc swoją firmę, więc wiem, ile to kosztuje zabiegu i starań, żeby taki certyfikat uzyskać. Dlatego gratuluję firmie, że taki certyfikat posiada. 80 przeszło patentów. Jesteśmy zabezpieczeni, proszę Państwa, od Stanów Zjednoczonych po Chiny, także możecie być spokojni. No i teraz trochę się pochwalimy. Mamy wybudowany nowy budynek SL Plaza o powierzchni 9000 m2, w którym to około 1000 naszych pracowników będzie pracowało w nowym obiekcie. Widzicie go Państwo, to jest on jest centrum Mińska, jest naszą własnością. Wyszło to między innymi z koncepcji pana Junińskiego i zarządu, że lepiej budować za własne, kupić albo wybudować, bo mamy trzy powody, aby to zrobić. Pierwszy, oszczędzamy pieniądze na wynajmie. Drugi, mamy zintegrowanych wszystkich pracowników w jednym miejscu. I trzecie, chronimy nasze technologie. A wiecie Państwo, że wywiad gospodarczy to jest dzisiaj jedna z takich dziedzin, na którym pracują wszystkie wywiady, jak to mówią, na całym świecie. Więc my mamy co chronić, a chronimy przede wszystkim naszą firmę i nasze przyszłe dochody. Wynajmujemy również nowy budynek, tutaj kilka pięter. On też się mieści w centrum takim finansowym Mińska. Tutaj cały dział marketingu pracuje nad strategią prowadzenia naszej firmy. Budynek, który w 2019 roku jeszcze do połowy roku był w połowie naszą własnością, niemniej decyzją zarządu i pana Jińskiego dokupiliśmy dwa piętra z wyżej wymienionych powodów. Przede wszystkim, aby chronić nasze tajemnice i żeby po prostu praca przebiegała bardziej płynnie między oddziałami. Zakłady produkcyjne nasze oczko w głowie, mamy ich trzy, gdzie powstaje 11 typów naszych pojazdów, także tutaj, drodzy Państwo, możemy być dumni, że mamy wśród nie tylko inżynierów, mamy też również pracowników inżynierów i techniczną taką grupę, która powoduje to, że powstają nasze pojazdy. Miejsce szczególne, miejsce bardzo ważne w historii działalności naszej firmy. Malina Chorka. To jest zdjęcie z 2015 roku, to co tutaj widzicie Państwo. To już jest teren po rekultywacji, gdzie otrzymaliśmy ten teren za darmo od pana prezydenta Łukaszenki w roku 2015. Tam był poligon takich czołgów i wozów opancerzonych. Był to strasznie zryty teren. Przyszło pół roku zajęła tam rekultywacja tego terenu, aby powstało centrum, które widzicie tutaj na takim zdjęciu komputerowym. Ja byłem tam trzykrotnie i powiem Państwu, że za wiele to nie odbiega to zdjęcie od stanu rzeczywistego. Tak wygląda na dzień dzisiejszy. To jest zdjęcie z 2019 roku. Mamy już 6 tras, dwie trasy takie do transportu towarowego, no i 4 trasy do transportu osobowego. One są testowane,
One są po to wybudowane, że tutaj testujemy, certyfikujemy naszą technologię. W tych dwóch budynkach powstaje takie, jest to takie miejsce do certyfikowania kół i do pracy nad humusem, bo humus jest taką dodatkową działalnością, która jest związana z budową naszych miast lideralnych, o których powiem za chwilę. Także zdjęcia z realu, widzicie Marina Horkę, dwa przykłady, Univit, który sobie tutaj po tej cienkiej strunie jeździ, jest testowany, konstrukcja do przewozu paczek i w tyle ten taśmociąg, który jest przeznaczony do materiałów sypki, które możemy, drodzy Państwo, bezpośrednio transportować przy wybudowanej infrastrukturze z kopalni, nawet do tak zwanych naszych systemów morskich od 15 do 20 km głąb morza. Natomiast to jest miejsce, które znajduje się również w Malinachorce. Tu mamy przykład wykorzystania miejsca dokującego naszych transportów, naszych pojazdów. Między innymi to są tak zwane przystanki, miejsca wypoczynku i postoju i poczekania na przewóz dalej, jak również do wykorzystania takiej działalności komercyjnej, bo na parterze tutaj można zastosować jakiś tam handel, usługi. W Malinachorce na parterze jest zainstalowane muzeum transportu i pracy pana Junickiego, jak on to od 40 lat wszystko stworzył. Miałem tam okazję być. Jest tam fantastyczne takie też miejsce, gdzie jest zrobiony sufit podświetlany ze wszystkimi imionami, nazwiskami inwestorów, którzy zainwestowali do maja 2017 roku. W 2018 roku, jak byłem tam ze swoim synem, odnalazłem swoje imię i nazwisko. Cieszę się bardzo, bo zostało to dla potomnych. Mam nadzieję, że jak mój syn przyjedzie kiedyś w przyszłości z moimi wnukami, to zobaczy, że dziadek też był z tym, który w te technologie inwestował na samym początku. Czego Państwu serdecznie życzę. Nasza przyszłość. Centrum Innowacyjne w Szardży to jest jeden z Emiratów Zjednoczonych Emiratów Arabskich, około 70 km od Dubaju. Tu powstaje nasze Centrum Innowacyjne. To mamy zdjęcia z realu z 2019 roku. Widzimy już podpory i testowanie naszego Unicaru tropikalnego U4365. To jest pojazd, który będzie wykorzystany do tego naszego komercyjnego projektu, czyli 15 km z 21 przystankami w Dubaju. To centrum odwiedził również władca i emir Szarczy pod koniec 2019 roku. Osoby zainteresowane, jak to, mogą sobie nawet dotrzeć do filmu, który jest w tej chwili puszczany na YouTube. Eco House, dom taki ekologiczny, to jest między innymi projekt, który jest współistniejący z transportem strunowym, o czym Państwu powiem troszeczkę więcej w drugiej części w wiadomościach. Chodzi o to, że nasz transport i takie ekodomy mają współdziałać jako przyszłe tak zwane miasta i osiedla linearne, które chciałem tu Państwu pokazać. Widzicie, że pomysł jest taki, żeby praktycznie ograniczyć całkowicie transport drogowy, aby do transportu takiego, jak tutaj mamy na poziomie tym niższym, strunowego, dochodzi w ciągu 5-10 minut i stamtąd dojeżdżać do każdego punktu w mieście, czy to do centrum, czy do jakichś tam centrów handlowych, które po prostu powodować będą, że nie musimy korzystać z transportu samochodowego. Czyli transport, podsumowując, Skyway'a. Innowacyjny, jedyny w takim rodzaju. Nadziemny, od 5 do 150 metrów i wyżej. Wysoka prędkość, od 100 km tego transportu, powiedzmy, towarowego, nawet do 500 km transportu, proszę Państwa, osobowego. Bezpieczny, na drugim poziomie, ekonomiczny. Podałem koszty budowy, łatwo integralny, możemy się integrować z istniejącym i z nowo wybudowanym i przyjaznym środowisku, z tego względu, że my mamy, drodzy Państwo, wszystko oparte o odnawialne źródła energii. Rozwój naszej technologii to jest rok 1978. Następnie powstanie tego projektu, w którym jesteśmy na dzień dzisiejszy, czyli mamy inżynierię, następnie budowa, ja dołączyłem w roku 2016,
demonstracja naszej technologii 2019 i 18 certyfikacja i 2020 implementacja, czyli dostosowywanie do istniejących warunków. Projekt nasz składa się z 15 etapów, powstał w roku 2014, to znaczy projekt, którego my finansujemy w obecnym stanie. W tej chwili jesteśmy w 14 etapie, pierwszym podetapie. Niebawem przejdziemy na etapy następne. Kończy się etapem 15, to jest całkowita sprzedaż wszystkich naszych udziałów, zarówno w Skyway Community, jak w RSW, to jest tej macierzystej firmie pana Junickiego, pełna certyfikacja i wyjście na rynki zewnętrzne. I tyle, proszę Państwa, o naszej technologii, o historii. Teraz przejdziemy na obejrzenie kolejnego filmu, który ma w tej chwili ponad 5000 osób, który pokazuje, jaką potęgą, jakim potencjałem naprawdę firma dysponuje. Zapraszam serdecznie. Film warty wszystkich pieniędzy, jak to mówię. Dziękuję. Przechodzimy do ostatniej części prezentacji. Aktualne wiadomości.
Jest to część, na którą czekają nasi inwestorzy, nowi i ci, którzy są z nami od dłuższego czasu. Więc, drodzy Państwo, zaczynamy. 25 września w Ekotechnoparku odbyło się spotkanie integracyjne dla pracowników spółki projektującej Skyward Unicki Strajcik Technologii. Przypomnijmy, że team building to wydarzenie, które pomaga zwiększyć spójność zespołu. Jest to szczególnie ważne w dużych firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Na przykład ma to miejsce w Unicki Strajcik Technologies Corporation. Drodzy Państwo, widzicie tutaj pracowników naszej firmy, zarówno zajmujących się projektowaniem, jak i konstrukcją, którzy ustawili się w takim nowym znaku. Zobaczcie, drodzy Państwo, to jest takie U. Widzicie, to jest nowy brand, który, tak jak my mamy w Skyward Community, od pewnego czasu już obowiązuje w naszej firmie. I tym nowym znakiem posługują się w tej chwili przedstawicieli Unicki Strajcik Technologii, z tego względu, że ma to nadać nowy wizerunek firmy. Podczas tego team building pracownicy projektu brali udział w zawodach i zabawach sportowych, ale co najważniejsze, poznali specjalistów z innych działów firmy. Drodzy Państwo, 1000 ludzi rozrzuconych po kilkudziesięciu czy kilkuset biurach w różnych miejscach, no to powoduje, że ci ludzie się nie znają, a jednak firmę tworzy przede wszystkim integracja i wiecie doskonale, że każde spotkanie integracyjne powoduje to, że nawiązują się nowe przyjaźnie, nowe relacje, jak również następuje tak zwana kreatywność, która w naszym przypadku jest po prostu bezcenna. Chciałem tu Państwu jeszcze pokazać jedną rzecz. Widzicie tutaj zebranych pracowników firmy, ale w środku, tam na tej arenie, jest napisany Unicki Team Brand. Chodzi o to, że właśnie chodzi o to, że ten nowy brand obowiązuje już w naszej macierzystej firmie. Ale idziemy dalej. Mam tutaj screen zrobiony z webinaru pana Suchodojewa. Jest to członek zarządu, Aleksander Suchodojew, który przekazał nam informacje na temat najnowszych prac prowadzonych w Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Centrum Innowacyjnym w Szardży. Przekazał m.in., że Aleksander Rylnicki przekazał, że nawet w czasie pandemii wszystko rozwija się w porządku i zgodnie z planem, ponieważ konstrukcja toru na drugiej linii można jeszcze ciągnąć i zainstalowanie jej było w zeszłym roku. Ale celem nie jest nadążanie za czasem i zrobienie czegoś szybko, żeby udowodnić to komuś, ale celem wciąż jest stworzenie nowej branży od podstaw. W związku z tym dokonano zmian w dokumentacji projektowej, w samej technologii, aby bezpośrednio zastosować połączenia śrubowe, by zapewnić żywotność na ponad 100 lat i jest to jedyny powód, dla którego do tej pory na drugiej linii struktura toru nie została jeszcze skończona. Drugi powód to wielu dostawców, z którymi współpracuje zaostrzone technologie niskiego w czasie pandemii, zmniejszyło swoje moce produkcyjne lub zamroziło swoją działalność. Ale zasługą i działalnością generalnego projektanta i wszystkich szefów biur projektowych, którzy planują swoje działania z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, spowodowały, że nasze prace idą w ustalonym kierunku i tempie. Macie tutaj na zdjęciu, na screenie taki slajd pokazujący, że 22 września odbyło się spotkanie wirtualne w Sarajach Innovation Technology Transfer Summit, w którym brało udział ponad 50 speakerów ze 100 krajów i w którym uczestniczyło 5 tysięcy widzów. Drodzy Państwo, sięgnijcie pamięcią, że podobne spotkania, które odbyły się w roku 2018 i 2019, spowodowały to, że jak byliśmy obecni na takich targach, to mieliśmy podpisany kontrakt na budowę naszego Centrum Innowacyjnego w Szarży. To był rok 2018, natomiast w roku 2019, jak zaznaczyliśmy swoją obecność na takim spotkaniu,
Mieliśmy podpisaną i mamy umowę na budowę tych 15 kilometrów w centrum biznesowym w Dubaju z 21 przystankami, więc obecność na takich wydarzeniach jest po prostu obowiązkowa. Tak jak wspomniałem, brało i uczestniczyło w nim 5 tysięcy widzów. Byli tam prelegenci z różnych stron kraju, z Rio de Janeiro, Paryża, Moskwy. I nasz prelegent z Mińska, przedstawiający naszą technologię, którą finansujemy i wiele innych. Można powiedzieć, że na terytorium wirtualnym Szarży został zorganizowany Światowy Szczyt Innowacji. W rzeczywistości jest to wymiana wydarzeń i najnowsza technologia, wymiany doświadczeń do transferu technologii, aby pokazać, że nasza technologia powstaje przede wszystkim, by stworzyć nową branżę. Naszym zadaniem jest pokazanie naszej technologii w sposób kompleksowy. Pokazanie, że transport surowcowy to także ochrona środowiska naturalnego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i budowanie miast linearnych z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy technologicznych, aby ułatwić życie ludziom obecnie i przyszłym żyjącym. Prace nad wizerunkiem, ochrona naszej technologii przed hejtem i trollowaniem. Dlatego zadaniem każdego inwestora, pracownika i sympatyka technologii surowcowej jest ochrona i dbanie o jak najlepszy wizerunek firmy i technologii. Wczoraj zostało zorganizowane, drodzy Państwo, takie seminarium, na którym jeden z takich światowych klasy, takich prelegentów, pokazał możliwość naszej ochrony przed hejtem i tym trollowaniem, więc ja wczoraj byłem tam niespełna godzinę na tym spotkaniu, natomiast w krótkim czasie będzie ono przetłumaczone na język angielski i inne języki, tak że będziecie mogli sobie to otworzyć, bo tych spotkań będzie 3, więc serdecznie do tego zapraszamy, ponieważ tu w tej chwili walczymy o coś wielkiego, bo ochrona naszego brandu, ochrona naszego wizerunku jest powodowana tym, że naciski tych naszej konkurencji, trollowanie są tak ogromne, żebyśmy po prostu tej technologii mieli nie wprowadzali na świecie, a naszym zadaniem po prostu jest to, aby jak najszybciej i w jak najkrótszym czasie, abyśmy dokonali tego razem z naszym głównym projektantem. Wrócę jeszcze do miast linearnych, bo między innymi o tym była mowa, że na tym spotkaniu mieliśmy przedstawioną właśnie naszą technologię, która będzie współistniała w tak zwanych miastach linearnych. Te miasta linearne, co drodzy Państwo, to są miasta, które będą z wykorzystaniem tej naszej technologii, zarówno strunowej i naszego systemu użyźniania tych gleb za pomocą naszego humusu. I to jest właśnie jeden z działów, nad którym pracują nasi inżynierowie. Dlatego gorąco zapraszam do śledzenia nowości, zaglądajcie do swoich biur, do wiadomości tych wewnętrznych, one są co tydzień przedstawiane, ale przede wszystkim zachęcam do słuchania właśnie webinarów pana Suchodojewa i pana Masłowa. Masło to jest nasz prawnik, z tego względu, że tam mamy na bieżąco wszystkie informacje, które dzieją się w naszej firmie. Tyle z nowości, przechodzimy do promocji. Promocja, która jest nadal obowiązująca, czyli mamy ten zestaw pakietów, które są w tej chwili do zakupienia, by zostać pełnoprawnym partnerem w naszej firmie. Oczywiście my możemy się rejestrować bezpłatnie. Natomiast jeżeli chcemy uczestniczyć w promocji naszej firmy, wspomagać nasz transport, to należałoby zakupić jakiś tam pakiet. Mamy pakiety, drodzy Państwo, od 120 i wróć od $250 nawet do $150 000, zarówno na raty, jak i za gotówkę. To są pakiety, które są w tej chwili cały czas dostępne, ale firma ze względu na istniejącą sytuację, na pandemię, która występuje, na to, że ludzie tracą pracę, że jest takie zawirowanie na rynku, przedłużyła jeszcze kolejną promocję do 30 października. To jest promocja, która, drodzy Państwo, jest tak zwana Step Up 2021. Z dyskontem 1 do 40, 1 do 80. Jest to spowodowane tym, że po prostu te osoby, które wspierają firmę,
mają możliwość same albo jeszcze dołączają swoje rodziny, partnerów, znajomych, żeby dołączyli do naszego projektu, wspomogli firmę, ale jednocześnie zabezpieczyli swoją przyszłość i swoich najbliższych. To jest tak zwane inwestowanie, proszę Państwa, które się nazywa progresywne. Tutaj możemy zarówno kupić udziały na raty i za gotówkę. Ja chcę zwrócić Wam uwagę na jedną rzecz, że tutaj zakup za $600 ma dyskonto na poziomie 40, natomiast my mamy w tej chwili pakiety, które są ogólnodostępne, te takie bez promocji, gdzie za $150 000 mamy dyskonto na poziomie 50, więc zobaczcie Państwo, jaka to jest różnica. Tam $150 000 za gotówkę, a tu $600 za ratę i dyskonto 1 do 40. Polega to na tym, że powiedzmy, jak dzisiaj zakupimy, dzisiaj mamy 1 października sobie pakiet na raty, załóżmy, to następną ratę musimy wpłacić w tym samym terminie, czyli 1 listopada. Nawet jeżeli my wpłacimy kilka rat do przodu, nie zwalnia nas to z tego względu, żebyśmy płacili w terminie. Takie są po prostu warunki i musimy się tego trzymać. Mamy za $600 możliwość uzyskania 24 tysiące udziałów. Jest to naprawdę bardzo dobra promocja, bardzo dobre dyskonto, które Państwu gorąco polecam, bo jest jeszcze szansa inwestowania na poziomie roku 2018, a my mamy już praktycznie trzecią dekadę, za chwilę mija trzecia dekada roku 2020. Następny udział to jest $1200, zarówno za gotówkę i na raty. Możemy tutaj uzyskać 96 tysięcy udziałów. Te same zasady, płacimy sobie albo jednorazowo, albo miesięcznie po $100. Przeliczcie sobie Państwo, my mamy w memorandum zapisane, że na koniec naszego 15 etapu wartość naszych udziałów nie powinna być niższa jak $1, więc możecie sobie przeliczyć, że inwestując zaledwie 600 czy $1200 możecie uzyskać takie później stopy zwrotu, więc gorąco zachęcam. My jako liderzy, którzy promują i pracują ze Skyweb Community i naszą firmą, gorąco zachęcamy do tego, bo to, że Państwo dzisiaj zakupicie, to raz, że poprawicie swój byt, a dwa, że wspomożecie naszą firmę. Im szybciej my to zakupimy, im szybciej sfinansujemy te nasze udziały, tym szybciej zakończy się nasza droga do sukcesu zarówno finansowego, jak i komercyjnego naszej firmy. Dlatego ja Państwu na dzień dzisiejszy dziękuję serdecznie za uwagę, życzę wszystkiego dobrego, dobrych przemyśleń, miłości, radości, pokoju. Więcej się śmiejmy, więcej myślmy, drodzy Państwo, myślmy pozytywnie, bo tylko z tym takim dobrym nastawieniem, ze Skywayem w sercu, z naszą technologią i naszą przyszłością będziemy żyć w spokoju, miłości i radości. Żegnam Państwa, dobranoc, wszystkiego najlepszego, do zobaczenia 15 października na moim kolejnym webinarze. Zapraszam serdecznie. Podamy nowości i to, co aktualnie się w firmie dzieje. Do usłyszenia.